Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, ruszyły tocy Ultimate i prócz powrotu najlepszych kart do paczek, takich jak Fofana ITP, zobaczyliśmy też takie same wersje, tylko w innych kolorach, takich zawodników jak Osimhen, Lewandowski, Marc-André Ter Stegen właśnie, no i normalnie można ich trafić w paczkach. Ja openingu wielkiego nie robiłem, ale coś tam otworzyłem i co najważniejsze, zbudowałem nowy skład. Dzisiaj dostaliśmy przepiękny liverpoolowy content, przejście przez Merseyside, o mój Boże, ale jest i on, Roberto Firmino. Tak by wyglądał, gdyby lepiej by wyglądał, gdyby Liverpool wygrał Ligę Mistrzów. Ajajaj. Może tutaj trafię foder. Zobaczmy, czy to się uda. Pierwszy pik. Wow, 85 i cyk. Jeszcze tylko 490 tysięcy. Ikonę zrób, nie marudź. Nie mam pieniędzy na te ikony, mam Ronaldinho. Nie będę robił teraz ikony. Okej, mamy oszczędzone pieniądze. Zobaczcie, jakie fajne paczki mam za 50 tysięcy. Długo się ładowało. Højbjerg. No i mamy jeszcze 11,75 plus z Ligę. Jeśli tutaj coś trafię, to będzie dobrze. To jest Mbappe, ja pierdzielę. Nie, to jest Fofana. No zapomniałem, że to jest na tyle dobra karta, że zasłużył na bycie w drużynie Ultimate. No musieli go dać, żeby w końcu, żebyśmy mieli co trafiać, prawda, w player pickach. No widziałem komentarz, żeby wrzucić jeszcze Rubena Diasza. Sakę daj na PSA, na PO trend. Myślałem o tym, by kupić Bellingama Toty. Chcę mieć też piłkarzy, których lubię, których miło wspominam, nie? Że tak, że się z nimi dobrze bawiłem. I takim piłkarzem jest na przykład Trent. Co się dzieje z tą grą? Temu usunęli zgranie, tego usunęli z gry. Ten stracił głowę na mój widok, nie dziwię się. Renato. Słuchajcie, no ten Renato, ja nie ukrywam, ja mam go w głowie. Ja myślę o nim. No robimy to, no zabawmy się. Jutro będzie kosztował 1 500 000. Jest! Fajnie. Z Gladiatorem będzie miał lepsze wykończenie. Zagramy ofensywnie. 4-2-2. Patrzcie na to. Tutaj trend. Renato w środku pola z Kevinem De Bruyne. Ronaldinho raczej nie na wahadle. Tutaj. Jarzinho. Neymar, Eusebio napad. Nuno Mendes na Elo. Ja nie mam pieniędzy na to. Mam do was pytanie. Zrobimy ankietę, bo ja chcę zagrać Eusebio, ale robię ankietę. Zapraszam do głosowania. Wybór należy do was. Oczywiście ankieta zostanie pokazana na moim kanale na YouTubie, żeby udowodnić, że wybór należał do was. Chyba zagra Nazario, patrząc na ankietę. A więc panie i panowie, widzowie zadecydowali. Gram wypożyczonym Nazario. Lautaro, zwycięzcę Ligi Mistrzów. No, w razie czego mogę. Ale też zwycięzcę Mistrzostw Świata tutaj damy, prawda? Zamiast Bremera, McAllister. Pytanie brzmi, czy uda mi się rozegrać pierwszy mecz? Czy od razu ktoś wyjdzie? No, ekipa jest przepiękna. Tylko Teo nie ma pełnego zgrania, ale Teo to mądry chłopak, sobie poradzi. Zróbmy to. Dobra, jedziemy. Widzicie, nie tylko ja trzymałem go na Ultimate. Zobaczmy, mocne starcie, Stal Mielec, prawda? Formacja... Ojej, ja już wiem, że jeśli on się tak porusza... Nazario, no trochę nasza legenda, prawda? I... Varane? Tak, jest 1-0, no i to jest właśnie efekt Kevina De Bruyne. Napad za 40 milionów, a strzelam z główki po rożnym. No, można się tak bawić. Czy widziałem, jak Rabio to odbił? Nie patrzyłem, bo go sprzedałem trochę taniej. Udawaj, że bronisz i teraz sobie strzelam. Nie! Dobrze. Alisson. Brawo, Alisson. Alexis McAllister. Podanie. Ronaldinho! Tak po prostu dziękuję wam, bo gdyby nie wy, ja bym go nie wpuścił na boisko. No nie! Kurde! Lepszy niż Renato. No, ładniej uderzył, to prawda. Z powershotami jest tak jak z fałszami. Z fałszem jest tak, że jak macie mniejszą... ładnie podał gol 1-2. Jak macie mniejszą siłę strzału, to lepiej lecą te fałsze. Z powershotami uważam, że jest podobnie. Najwięcej takich ładnych bramek z dystansu strzeliłem piłkarzami, którzy mieli longshoty i siłę strzału w okolicach 80-85, tak. Czemu ja mam tę piosenkę na playliście? Nawet jej nie lubię. No i przez tę piosenkę tracę gola. Neymar? Jest. Widziałem to obok. Bardzo szanuję mojego przeciwnika, że wpuścił Ken... Nie! Nie no to... Dlaczego? To był tak dobry timing, Lautaro! Za długo się zbierał do tego! No co jest? Teraz, 95 tempa, Lautaro Martinez! Lautaro! Dobra, mamy jeszcze 8 minut. No
dla matchmakingu. Freak. Nie oglądamy składów. Serio, tutaj każdy strzał gol, strzał gol, strzał gol, strzał gol, tak to będzie wyglądało. Muszą emocje się ostudzić po poprzednim spotkaniu. W tym meczu Alisson już broni, broni wszystko. Karny, o! Alisson odkupuje swoje winy. Alisson No i też kółko. Gotujemy, gotujemy! Teo Hernandez jeszcze zabrał. Zabrał mi jeszcze powtórkę, no nie wierzę. Dla takich momentów się gra. Ja mogę skończyć 9 do 11. Ale strzeliłem bramkę z dystansu, to mi wystarczy do szczęścia. Ale okej, okay, ja za to szanuję przeciwnika. Mogę stracić teraz gola, ale zrobił Rainbow. On poczuł luz w tym spotkaniu. Ja to szanuję. Trochę zabawy. Naprawdę, nawet nie jestem zły, że gola straciłem. Czemu on lepiej... Nie... Dwa mecze... Ale nie, powiem, że jest to jeden z ciekawszych rywali ze względu na to, że tak poczuł ten mecz. Tu jakaś sztuczka, tutaj odpowiada na mój karny bramkarzem, no... Ja mogę to przegrać, ale nie chcę. Nazario? Ronaldinho za 10 milionów, Ronaldinho... Nie tu! McAllister? Do Nazario to miało pójść. I czemu ten baran tutaj przybiega? Tutaj jakiś skrzydłowy krat... Wayne Rooney? Przecież to było nasze. Ja jeszcze wrócę, mamy 5 minut. Słuchajcie, mamy 5 minut jeszcze. Bardzo... Brawo. Wow! Ojeju! Ojejka! Jakby to powiedział... Klasyk! Ten przeciwnik też kretyn. Co znaczy też? Nic no... No ja próbuję, no... Dobra, no nie zaczęliśmy najlepiej. Ikony FC, czy to będzie Back to Glory? Nie mogę przegrać ze zwykłym Roberto Carlosem i Thierry Maurim, no... Neymar? No i... Nie muszę wszystkiego wygrać, naprawdę. Bo nie potrafię. Nudno byłoby, gdyby się wygrywało wszystko. Ale nie denerwuję się, bo to tylko gra, mamy czerwiec. Najważniejsze jest to, że mogę się pobawić takimi kartami jak Ronaldinho, jak Neymar, jak Nazario. I to jest najważniejsze. Neymar? Dobrze, 3-0. Okej, on nie ma staminy. Zobaczmy, czy wyprzedzę wszystkich jego piłkarzy. Z trudem Renato się rozpędza. Okej, można mu ufać w polu karnym. 4-0. Potrzebowałem takiego meczu. To jest mecz na przełamanie. 5-0, myślę, z człowiekiem, który normalnie robi na oko 17 winów. Nie, dobra. Wiem jedno, nie ma co uderzać z pierwszej piłki. Nie ma co, czy będzie honorowy gol? No, Alisson, ty to udany jesteś. Trafiłem Footis. Graty, kurde. Jeden trafia Shapeshiftera, drugi trafia Footis. To zobaczmy, co ja trafię. Paczka Premium Tots. 49% było szans na kartę Team of the Season i cudownie. Na Roberto Firmino, Taremi, bo w końcu nic innego z tej paczki nie oczekiwałem. I jeszcze jest Toni Kroos. Dobrze. 5x84 czy Tots? Czad dla wszystkich oczywiście, żebyście mogli być ze mną w trakcie tego cudownego trafu. Paczka z Totsem za poziom 5. Szukamy Fodero na Firmino, ale też może być ktoś do pierwszego składu? Aha. Bzdura tej gry. Adekwatna nazwa. Jedziemy. Renato? Boom! Ja współczuję rywalowi po prostu. No przecież to musi przejść. To jest żałosne. Neymar? Dobrze, 1-0. I mówię, tutaj normalnie chyba jeszcze próbowałbym coś pokręcić, bo... Nie wiem, ja nie uważam tego za jakiś pewny kąt. Na dodatek Jaszyn w bramce. No ale wpadło. Jest to FIFA. Uwaga! De Bruyne, asysta Trenta. Oj, i to było dobre. Uwaga, uwaga, jest Pele, jest sam na sam. Czy będzie to kończył Pele? Brawo, Alisson. Ronaldo Nazario. Będzie? Ale przysięgam, nacisnąłem tu kółko. Czy wreszcie trafi? O, jeny, 1-1.
Neymar. Wow, 2-1. Nie, no tak trudno jest strzelić coś ładniejszego niż bramkę po oklepanych zagraniach. Ja próbuję, ale... Od głowy Neymara się odbiło. Ale dobrze, Nazario. Okej. Wygrywamy! Na razie staty Trenta są takie, że ma 690 meczów. W tym tygodniu dobijemy do 700 i fajnie, no chciałem do 1000 pierwotnie, ale niestety to się raczej nie uda. Chyba, że wbije z nim 16 zwycięstw, no to jeśli chodzi o Ronaldinho, 5 asyst, 2 bramki. Neymar 17 bramek, 7 asyst, a Nazario chyba zostanie zastąpiony przez Roberto Firmino. No chyba tak będzie.